Hej, cześć kochani, witajcie na kanale Sklepu Scrappas. Ja z tej strony Gosia z kanału Gosiowy Świat i dzisiaj wykonamy sobie albumik z jednej kartki papieru. Albumik mniej więcej wygląda tak. To jest jeszcze taki prototyp, wersja nie oklejona, ale albumik prezentuje się mniej więcej w ten sposób. I tutaj widzicie, mamy taki krótszy ten albumik. Mam też dłuższy, już Wam pokazuję. Mam też dłuższy albumik w ten sposób wykonany, bo tutaj wiecie, robiłam sobie kilka prób. I my dzisiaj zrobimy właśnie taki dłuższy, ponieważ mimo, że da się taki albumik zrobić z jednej kartki papieru i wtedy wychodzi taki jak ten tutaj, to ja będę chciała tutaj podoklejać jeszcze dodatkowe maty, żeby było ciekawiej, żeby coś ciekawego się działo. Także zabieramy się do pracy. Będzie nam potrzebna tablica do bigowania, no i papier, który sobie wybierzecie. Ja dzisiaj będę działała na kolekcji od Paper Heaven Beyond the Mist, czyli zza mgły. O, jeszcze świąteczny brokat. Bardzo mi się podoba ta kolekcja. I ona właśnie tutaj na pierwszej stronie ma takie ładne elementy do wycięcia i one mi posłużą właśnie jako te maty do albumiku. I zastanawiam się teraz, którą kartkę bym chciała, bo one są tak cudne, tak piękne. Zresztą fioletowy mój ulubiony kolor, jeszcze te dechy takie ładne, ale chyba ta w kropeczki albo ta jest taka ładna. Ta jest śliczna. Ale nie, chyba jednak ta. Zza mgły 03. Bierzemy gilotynę i odcinamy ten biały paseczek, tak by nasza kartka miała dokładnie 12 na 12 cali. I bierzemy sobie tablicę do bigowania. Bierzemy tablicę do bigowania i teraz zastanówmy się, co ma być na środku, a co ma być, to chyba tak zrobimy, że to będzie nasz środek, bo tu go ozdobimy, a te kwiaty niech będą stroną zewnętrzną. Przepraszam za te ruszanie kamerą, niezamierzone. I teraz tak, bigujemy sobie karteczkę, widzicie cale, widzicie. Bigujemy sobie karteczkę na 4 cale. Na 4,2 cala. Na 8,1 cala. I 8,3 cala. Czyli przesuwamy się tylko o jeden kwadracik. I teraz przekręcamy o 90 stopni. I tutaj już właśnie zależy, czy chcemy mieć taki krótszy albumik, czy chcemy mieć albumik dłuższy. Także tu już zależy wszystko od Was. Wymierzcie sobie mniej więcej, jaką byście chcieli mieć tutaj na środku kartę, czy właśnie chcecie mieć krótszą. Możecie sobie coś przyłożyć, możecie przyłożyć linijkę i będziecie wiedzieli, na jakiej wysokości bigować. Ja tutaj troszeczkę to zrobię krótszy też niż ten, ale też nie za krótki. Zrobię na bigowanie na 2,5 cala. Na może 8,5 cala. 2,5 na 8,5. Myślę, że wystarczy. 2,5 na 8,5 cala. I to jeśli chodzi o nasze bigowanie, to jest tyle. Ja sobie jeszcze tutaj tylko poprawię, bo mam słabo widoczne, a tu będzie szła linia cięcia.
A jak mi świecą lampy, to nie wszystko dobrze widzę. Dobrze, także tablicę odkładamy. Po drugiej stronie to wygląda tak. Też ciężko widać. No i bierzemy się za odcinanie. Ale tylko do tej pierwszej linii bigowania tniemy te bigowania, które robiliśmy jako pierwsze. Takie tutaj, tak jak linia bigowania prowadzi, tak wycinamy. Tu można sobie pomóc nożykiem. Nożyk. O. I kolejny wycinamy i po drugiej stronie robimy dokładnie to samo. Dobrze, i zaginamy całość po liniach bigowania. Piękny fioletowy kolor, ja bardzo, bardzo lubię fiolet. Także piękna kolekcja, taka bardzo trafiająca w mój gust. I jak widzicie, wszystko nam się pięknie zamyka. Powstaje nam taki śliczniutki, malutki albumik. I teraz biorę sobie dziurkacz do zaokrąglania rogów. I zastanawiam się, czy tutaj też... Nie, chyba nie, bo tutaj mi nie wejdzie. Ale zaokrąglam sobie tylko te tutaj zewnętrzne rogi. Po prostu o wiele ładniej to wygląda. Dobrze, słuchajcie, możecie to zostawić w takiej formie. Obwiązać sznureczkiem, kokardeczką, ozdobić i taki malutki, delikatny albumik. Jednakże ja będę chciała zrobić twardą okładkę, żeby się tutaj nie niszczyło. No i będę chciała to ozdobić troszeczkę w środku. Dobrze, i teraz słuchajcie, jakbyśmy mieli mały bloczek papierów, ja nie mam akurat małego, mam tylko duży, to można sobie z małego powybierać papiery i poprzyklejać tutaj te, wiecie, dodatki. Ja nie mam małego, mam tylko duży i wybrałam sobie z zamkły 02 ten z deskami pod spodem. I będę chciała wyciąć sobie może najpierw na długość. Gdzieś tu miałam ołóweczek. Już się schował. Będę sobie chciała zaznaczyć długość tych kartek. Czyli utnę gdzieś tu. Nie chcę też, żeby dochodziły do samego końca i nie chcę też, żeby tu dochodziły do samego końca. Także tyle, ile Wam się podoba, na ile macie ochotę. Tak nacinamy. I ja sobie tutaj zaznaczyłam w ten sposób. Mi kawka przeszkadza. I robimy ciach. I teraz każda z tych stron jest troszeczkę krótsza, dłuższa, więc tutaj sobie też w ten sam sposób przykładam i zaznaczam. I tutaj już przykładam tym zaznaczeniem. I zaznaczam kolejne. I kolejnym zaznaczeniem przykładam. I również sobie zaznaczam. I znowu odcinam sobie
trzy kawałeczki papieru, które będą przedłużaniem stron mojego małego albumiku. Zaczynam od tego, że wycinam sobie rogi z nich wszystkich. Jeśli chcecie, to możecie karteczki wytuszować. Odcinam rogi i tutaj przykleję do górnego panelu. Tu górny panel będzie moim przedłużeniem na zdjęcie, więc smaruję klejem tutaj, tylko też zostawiając margines, bo raz, że klej wypływa, dwa, że ta kartka jest troszeczkę krótsza, jak pamiętacie. I przyklejam w ten sposób. Gdzie ta moja kość? I pierwsza klapeczka jest gotowa. Możecie tu stosować magnesiki, różne zamknięcia. Nie jest, wiecie, tutaj Was ogranicza też, tak jak zawsze ja powtarzam, Wasza wyobraźnia. Jeśli chodzi o kolejną karteczkę, to chciałam w ten sposób zrobić tutaj kieszonkę. Znowu sobie zaokrąglę najpierw. I tu będę chciała zrobić kieszoneczkę, tu. Także biorę mydzika i smaruję tylko taką literkę U, żeby mi tu powstała kieszoneczka. I przyklejam. Tym razem zamknięcie będzie w ten sposób. Tu będzie kieszoneczka. No i ostatni. Też zacznę od zaokrąglenia rogów. I jakby go tutaj ładnie przykleić, skoro już zostawialiśmy tutaj dół. Może znowu zróbmy górną klapkę. Tylko teraz tu zrobimy kieszoneczkę. O, też będzie ciekawie wyglądało. Także tu będzie kieszoneczka w drugą stronę. Czyli też osmarujemy w ten sposób literkę U. Super, nasz mini albumik zaczyna nabierać fajnych kształtów. No więc przejdźmy do zrobienia tej okładki. Dobrze, słuchajcie, docięłam sobie taki minimalny grzbiecik, żeby mi tutaj idealnie pasował. Generalnie okładki też sobie podcinam, one są troszeczkę dłuższe z tej strony, po prostu, żeby tutaj delikatnie wystawały, bo ja lubię taki efekt, ale możecie dociąć też po prostu na równo, odrysować sobie i dociąć na równo. No i oczywiście bierzemy jakiś kawałek papieru. Mi tutaj został ten drewniany, ciekawe czy się... nie zmieści się, szkoda, bo fajny jest, bardzo go lubię. No ale dobrze, to wykorzystamy jakiś inny. Może ten z tą różą. Ślicznie by wyglądała okładka z tą różą. Dobrze, także odcinamy sobie tutaj paseczek. I musimy wiedzieć, ile mamy tutaj wyciąć, żeby nam troszeczkę zostało do obłożenia okładki, czyli gdzieś tutaj mniej więcej zaznaczamy, odcinamy.
całość przyklejamy, zostawiając tutaj delikatny odstęp. Przyklejamy okładkę. Przyklejając tutaj ten odstępik, ja sobie przykładam jedną grubość maty. Tylko jedną, dlatego że ten albumik jest malutki i delikatniutki. Malutki, cieniutki, delikatniutki, także jedną Wam tutaj w zupełności wystarczy. I przyklejamy kolejną, drugą okładkę. Tutaj troszeczkę odcinamy, bo ten zapas jest za duży. Jak przy każdym albumie, odcinamy sobie krawędzie. Ja tutaj sobie przykładam linijkę i jeszcze troszeczkę jadę jakiś milimetr, dwa dalej i robię ciach, żeby mi tutaj został taki malutki. Także przykładam linijkę tutaj równo do roga. Jadę jeszcze milimetr, dwa tak na oko i ciach. Jeśli macie przezroczystą linijkę, to lepiej to widać. Jeśli nie macie przezroczystej, tylko metalową, no to musicie tak delikatnie na oczko troszeczkę odjechać. I ciach. I znowu. I odjeżdżamy. I ciach. Dobra. Zaginamy, sklejamy i przykleimy okładkę do albumu. Widzicie, idealnie skleimy i będzie idealnie, tylko wiecie co, nim skleimy, to tutaj dodam sobie jakąś wstążyczkę do wiązania. Ja mam fioletowego gnieciuszka, który mi się tutaj idealnie nada, który jest no, idealny do tej kolekcji. Także biorę mojego gnieciuszka i go już przykleję na taśmę. Albumik również możecie skleić na taśmę, jednakże ja preferuję bardziej sklejenie go na klej. Klej jest jednak mocniejszy, klej lepiej to wszystko przytrzyma. Także smarujemy Magiciem. Myślę, że najpierw posmaruję grzbiecik. I czekajcie, i tył, tu jest tył. I przyklejam najpierw grzbiecik. I tutaj przytulam okładkę. Mhm.
zamykam. Staram się wyrównać, zwłaszcza grzbiecik. Tutaj troszeczkę widzę do góry. I grzbiecik. Grzbiecik musi nam dobrze złapać. Możemy tak delikatnie rozchylić i przejechać tutaj kością. W ogóle otwieramy teraz. I tutaj przejeżdżamy kością. Mocno, solidnie. I też dociskamy grzbiecik. I już powinno nam się tutaj złapać. Klej szybko łapie. Tak więc teraz jeszcze tutaj poprawimy grzbiecik troszeczkę. Gdzie jeszcze się rozkleja. I szybciutko smarujemy przód. I sklejamy. Można to teraz delikatnie czymś przygnieść, tylko też czymś nie za ciężkim, żeby sobie to dobrze zaschło. A w międzyczasie, jak to będzie schło, to ja sobie tutaj powycinam kilka elementów do wycięcia, kwiatuszków, listeczków, które sobie tutaj odłożyłam, przygotowałam do wycinania. Także to sobie przykładam delikatnie czymś i zabieram się za wycinanie elementów. Dobrze, słuchajcie, albumik, jak widzicie, już wysechł. Także super. Ja już sobie powycinałam tutaj elementy z tego dodatkowego, z tych dodatkowych, wiecie, elementów do wycinania. On to się nazywa flower. Gdzie to jest? Nie mogę. O. Flowers. Z tego sobie powycinałam wszystko. I przygotowałam sobie też napisy z Craft O'Clock. To są w tej chwili napisy. Jeden strop pasji z dużo różnych napisów do wyboru. Tu mam właśnie te elementy powycinane. I na okładce jeszcze będę chciała zrobić sobie shaker. To jest z Marianne Design. Shaker i pasująca do niego serweteczka, którą tutaj sobie zaraz wytniemy. I jeszcze mam taki napis Hello. Ja go dostałam kiedyś, jak kupiłam razem z maszynką Sizzixa, ale takie napisy też znajdziecie w Scrap Passi. Poza tym można tutaj dodać zupełnie inny napis. Myślałam też o jakiejś kompozycji kwiatowej, no ale to zobaczymy w trakcie tworzenia. Zaczynamy od pierwszej strony. Tutaj jest tak piękne, że nie chcę tego przykrywać, tylko będę chciała dodać jakiś jeden napis. I tutaj już mi się padło do głowy, rób to, co kochasz. Także to taki szybki albumik, może być imieninowy, może być urodzinowy, może być w ogóle bez okazji. O, rób to, co kochasz. I to będziemy przyklejali na podwyższeniu i delikatnie będę to tuszowała. Taki delikatnie różowy Angel Pink Memento, ale możecie też fioletowym, możecie Distressem, no jaki tam macie kolor, możecie też na czarno, też będzie fajnie wyglądało, albo tak na ciemno fioletowo. I to będę chciała przykleić na bardzo, bardzo delikatnym 1 mm podwyższeniu. Dlatego, że tutaj wiecie, nie ma co też tak upychać tego albumiku, bo nam się nie będzie chciał zamykać, jak zrobimy zbyt gruby albumik. Także tutaj kosteczki 1 mm. Zdejmujemy osłonki i przyklejamy. Tu
jeśli się uprzemy, to się zmieści malutkie zdjęcie, ale ja będę chciała to zostawić w ten sposób. Tutaj będzie zdjęcie, więc też nie będę chciała ozdabiać tej klapeczki, ale tutaj już będę coś chciała. I tak będę chciała poozdabiać wszystkie strony. Tutaj, gdzie mam duże, to nie będę ozdabiała wcale. Tu włożę matę i ozdobię to małe. I tu tak samo, tu gdzie jest małe, to będę ozdabiała, a tu gdzie są duże maty, to nie będę ozdabiała, bo tam będzie miejsce na zdjęcie, więc to już w przyspieszeniu będzie. Będą elementy wycięte z kolekcji i napis, i tak będzie w każdym miejscu.
zaschło i tak prezentuje się nasz mini albumik. Jest taki bardzo mocno fioletowy, ale ja bardzo lubię takie kolory. Tutaj chciałam tylko cekiny, można też dodać mikrokulki, jakieś kulki jak macie, jakieś malutkie powycinane elementy. Także tak się prezentuje. Zobaczcie, jest tutaj wszystko równiutko złożone. Wstążeczkę można troszeczkę skrócić, chociaż mi się podoba, jak jest taka w miarę długa. I tutaj mamy właśnie miejsce na zdjęcia. Tak to wygląda. Rób to, co kochasz. Góra. Sięgaj wysoko. Tutaj tak wycięte wykrojnikiem, też z kolekcji. Tu będą wszędzie powklejane zdjęcia. Tu też będzie zdjęcia, dlatego już nie ozdabiałam. Łap szczęście. Tutaj też tak z kolekcji wycięty. Możecie też tutaj włożyć zdjęcie. Także można taki fajny albumik, mini albumik zrobić z jednego kawałka papieru. Tu będzie zdjęcie. Możesz wszystko. I tu będą dwa zdjęcia. I jeszcze zobaczcie, jak to wszystko rozłożymy. To albumik wygląda w ten sposób. Oczywiście można zrobić krótszy, tak jak tamten Wam pokazywałam wcześniej. Można zrobić na zakładkę, że raz tutaj w górę, tutaj w dół, tutaj w górę, tutaj w dół. Ja chciałam, żeby tutaj ten dół tak pięknie się komponował, bo to cudowna kolekcja, cudowna kompozycja kwiatów. Także tak wygląda mój mini albumik z jednego kawałka papieru. No tutaj wiadomo, na okładkę zużyliśmy drugi, na przeozdobienie stron zużyliśmy kolejny, ale jeśli się mocno uprzecie, to zrobicie tak, jak ja ten na początku Wam pokazywałam. To była kolekcja Gone with the Wind od Craft & You Design i tu jest tylko i wyłącznie jeden kawałek papieru. Można to ozdobić, także ja to już pewnie będę kończyła później, a chciałam z Wami zrobić ten fioletowy. Bardzo mi się podoba. Dajcie znać w komentarzu, czy przypadł Wam do gustu taki fajny, malutki podarek. Można komuś podarować na nasze zdjęcia, bądź z naszymi zdjęciami, bądź komuś na zdjęcia. Także na tyle, tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Pa, pa.